Rokrocznie data 11 listopada jest dla Polaków bardzo ważnym wydarzeniem. W tym roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Również w Wałbrzychu odbywały się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W wyniszczonej wojną Europie wyrastało niejako nowe państwo, o którym wielu chciało zapomnieć. Państwo to tworzył naród niosący w sobie pamięć Grunwaldu, Chocimia, Wiednia, pamięć swoich matek i ojców. Przywiązanie do swego języka, tradycji i kultury. Najpierw mieszkańcy miasta zebrali się przed miejskim ratuszem, aby wspólnie przemaszerować do kościoła pod wezwaniem świętych aniołów stróżów, gdzie odbyła się msza odprawiana w intencji narodu i państwa polskiego. Przed chwilą pewnie większość z nas tutaj zgromadzonych wysłuchała z wielką uwagą pięknej homilii, w której padło wiele ważnych i bardzo poważnych słów na temat patriotyzmu, ojczyzny, Polski, powinności. To było bardzo ważne przesłanie. Po zakończonej mszy pod kościołem tradycyjnie ustawiły się poczty sztandarowe oraz delegacje większości instytucji, szkół i stowarzyszeń wałbrzyskich, które przemaszerowały dookoła rynku miejskiego i ulicą 1 maja dotarły na plac kościelny w asyście orkiestry. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu polskiego. Tym bacze, proszę o wykonanie sygnału Wojska Polskiego. Baczność do hymnu. Następnie zgromadzeni odsłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru zespołu szkół integracyjnych.
Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej podczas swojego przemówienia wyrażał radość z tak licznego przybycia mieszkańców miasta na obchody Święta Niepodległości, jak również podkreślał wagę odzyskania przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu. Bardzo szybko zbliża się dla nas niezwykle ważny, radosny, powiedziałbym przełomowy moment odzyskania przez nasze miasto statusu grodzkiego. Ta nasza mała ojczyzna po wielu latach powróci do grona miast, które mają własną tożsamość, miast, w których mieszkańcy tego miasta będą rzeczywistymi gospodarzami, będą decydować tak naprawdę o wszystkim, co się w tym mieście będzie działo. Roman Szałemej wspomniał również o tym, że nie byłoby zapewne możliwe świętowanie niepodległości, gdyby nie Solidarność. Aby uczcić związek zawodowy, zdradził po raz pierwszy publicznie swój zamysł, jakim jest nazwanie imieniem Solidarności jednego z miejskich placów, który od stycznia będzie pod jurysdykcją miejską Wałbrzycha. Bez Solidarności nie byłoby niepodległości. Myślę, że to jest dobry moment, żebym powtórzył publicznie swoją własną, wspólną, tak mogę powiedzieć, w imieniu również radnych, inicjatywę, aby jakieś ważne, piękne miejsce w naszym mieście miało nazwę ulicy, placu Solidarności. Bo bez Solidarności byśmy się tutaj dzisiaj nigdy nie spotkali. Niedaleko nas jest plac, który za chwilę stanie się również, wróci do nas, plac na Rozdrożu. My nie mamy wątpliwości, w którą stronę pójść. Tu są blisko wszystkie najważniejsze miejsca w mieście, najważniejsze świątynie, a niech plac na Rozdrożu stanie się placem Solidarności. Jeśli to jest dobra myśl, to bardzo dziękuję. Kolejnym z punktów obchodów Święta Niepodległości było składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Niepodległości. Kwiaty złoży delegacja Związku Sybiraków. Lista osób i instytucji była bardzo długa, poczynając od prezydenta Romana Szałemeja wraz z Zygmuntem Nowaczykiem. Kwiaty składają prezydenci miasta Wałbrzycha. Następnie kwiaty składali parlamentarzyści, przedstawiciele Rady Miejskiej i Powiatowej oraz wielu instytucji takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, szkoły i wiele innych reprezentacji. Światowy Związek Armii Krajowej. Wśród reprezentacji składających hołd i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości znaleźli się również przedstawiciele Kobiecego Klubu Piłkarskiego Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Kobiecy Klub Piłkarski Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska.